Cześć Jarosy, słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o świadomości albo braku świadomości urodowej. Świadomość urodowa, a jej brak. O co chodzi? Zaraz wam powiem. Oczywiście, jeśli odcinek wam się spodoba, to nie zapomnijcie o kciuka w górę i nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, żeby być na bieżąco z treściami, które tutaj dla was wrzucam. No i bez zbędnego gadania przechodzimy do tematu odcinka. Świadomość urodowa, świadomość swojego typu urody. Czym jest? I żeby nie była fanatyczna, tylko taka normalna. O co w tym też wszystkim chodzi? Już wam tłumaczę. Jeśli chodzi o świadomość urodową i jej brak, to podzielmy to jakby na dwa człony. Jeśli chodzi o świadomość urodową, w tej świadomości urodowej mamy dwa typy osób. I jeśli chodzi o brak świadomości urodowej, to też mamy w zasadzie dwa typy osób. Czyli ogólnie robią się cztery grupy. Zacznijmy od takiej pełnej grupy, czyli od osób, które są nieświadome urodowo. Nie są świadome swojej urody, swojego typu urody. O co w tym chodzi? Wyobraźcie sobie, że jesteście fryzjerem, makijażystą na przykład i przychodzi do was klient, klientka i mówi wam, że chce taki i taki kolor włosów z takim i takim kształtem i jeszcze na przykład chce taki i taki makijaż. I wszystkie kolory i kształty, które podaje, totalnie do niej nie pasują. Wszystko, co powiedziała, spowoduje oszpecenie siebie, a przynajmniej nie podkreślenie własnej urody, czyli pogorszenie wizerunku. I to nie musi być jakieś niewiadomo jakie jest seta, żeby to było widoczne, że tak się po prostu stało. No i ta osoba jakby nie jest świadoma tego, co jej pasuje, bo mówi wszystko to, co totalnie nie pasuje. I teraz dzielimy takie osoby na dwie grupy. Pierwsza grupa to jest taka, która wręcz fanatycznie chce to i to, ona chce, bo to je modne i ja to chcę, no bo to je modne. Pamiętam, jak kiedyś, milion lat temu weszła fryzura przez Rianę, taki wydłużony bob. Tu było dosyć krótko i taki bardzo wydłużony bob. Miała tak wtedy skrót Sharp and Drown i jakichś tam innych różnych. No i przychodziło dużo osób, które chciały taką fryzurę. Wiecie, tu przydzielak na środku i takie długie włosy. I na przykład jak ktoś ma bardzo pociągłą twarz i zrobi sobie taką fryzurę, no to wygląda po prostu jak jakieś jajo rozciągnięte, albo jakiś plemik, albo tampon, no strasznie. Przy takich bardzo wąskich twarzach trzeba tą twarz optycznie poszerzyć. Ale o tym w innym odcinku, o kształtach twarzy, który teraz przygotowuję, bo chcę zrobić to tak solidnie. No i to jest właśnie taka osoba fanatyczna, która chce to i koniec. Więc ja takim osobom często mówię do widzenia, albo po prostu mówię, że tego nie zrobię, więc ona sama wychodzi. Przykro mi. No i z tej grupy nieświadomych klientek urodowo jakby jest kolejna grupa, podgrupa. I tutaj to wygląda inaczej, bo ona nie wie, co jej pasuje, ale oddaje ci jakby tą rękę, żebyś ty jej dopasował, bo ona potrzebuje pomocy, porady i jest potem wdzięczna i jak już pokażesz jej, nie wiem, przyłożysz na przykład, są takie światła, różne takie przyrządy, że przykładasz do twarzy i widzisz, co bardziej pasuje, albo z szalikiem są takie triki. Masz zimne kolory i ciepłe i to wszystko fajnie wygląda, czy twarz jest taka bardziej wtedy rozświetlona, czy przyciemniona i ta klientka wtedy jakby widzi to i przyznaje ci rację. I taka klientka często, czy klient, przeradza się w klienta świadomego swojej urody, swojego typu urody. I oni też dzielą się na dwie grupy. Ale świadomy klient to taki, który jest świadomy właśnie swojego typu urody, ma świadomość tego, jakie kolory pasują, jaki kształt fryzury, czy jakie ubrania, żeby tą urodę podkreślić, żeby wyglądać jak tylko najlepiej się da. Ale takie osoby też dzielą się na dwie grupy. Jedna grupa to jest taka, która totalnie wie jak, co i nie masz prawa nawet milimetra zmienić. Tak ma być, ona tak chce, ona jest tak świadoma, że już wręcz fanatycznie z zamkniętym umysłem i z zamkniętą estetyką tak zamknęła się w tej estetyce, że już za inną sobie może pozwolić. Mimo, że są osoby, które pasuje więcej niż jedna na przykład rzecz czy kolorystyka, tylko trzeba to dopasować odpowiednio. Ale te osoby już tak się boją czegoś innego, nie wiem, może przeżyły jakąś traumę urodową czy coś takiego, że one już tylko to i koniec. Zamknięty umysł totalnie na to. No i z tych klientów też świadomych jest kolejna grupa, która wie w jakiej kolorystyce jej dobrze, która wie w jakich kształtach jej dobrze, w ciuchach, fasonach, ma tego świadomość, ale ma otwarty umysł i otwarta jest na różne sugestie. Wiadomo, że jak osobie, której pasują ciepłe odcienie, pokaże zimne, to ona powie, że nie, ale może zaproponujesz mi coś ciepłego, ale innego niż miałem dotychczas. I to jest fajne. To jest fajna taka otwartość na różne rzeczy, a nie takie prosta linia i koniec. Taka konkretność, taka zawziętość, ale aż taka
negatywne czasami. Przynajmniej, jeśli to nie jest tak agresywne, to spoko, ale niektórzy są agresywni w tym, że tylko wiecie, tak jednoliniowo po prostu koniec. Koniec, finito. Nie lubimy takich. Przynajmniej ja nie lubię. Podsumowując, są klienci świadomi i nieświadomi. Wiadomo, że łatwiej pracuje się z tymi świadomymi. Chociaż tak jak mówiłem, nie do końca, bo ci świadomi czasami są tacy właśnie jednoliniowi. Ale jeśli chodzi o tych nieświadomych, to nie jest tak, że to jest gorszy klient. Ale fajnie, jeśli jest otwarty na jakieś sugestie, bo chcesz, my, fryzjerzy, przynajmniej większość z nas, chcemy ludziom pomóc. Tak wytworzyć, tak i stworzyć wizerunek, żeby ta osoba czuła się i wyglądała jak najlepiej. Chociaż są osoby, które no, lubią naprawdę się oszpecać, lubią być takie schowane, takie wszystko takie niepasujące, bo myślą, że schowają się jakoś w tłumie, coś takiego, ale moim zdaniem właśnie ktoś się tak oszpeca na siłę albo chce wyglądać nieciekawie, to mimo wszystko rzuca się w oczy, tylko w nieciekawy sposób. I czy naprawdę te osoby tego chcą? Dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie. Dajcie mi znać, czy uważacie się za bardziej osobę świadomą swojej urody, czy nieświadomą. Czy może na przykład pół na pół, bo tak też może być. Może być osoba półświadoma. Ale naprawdę może być tak, teraz na to wpadłem. Kurczę, ale cały scenariusz przygotowałem odcinka i na to nie wpadłem. Ale już to wyjaśniam, bo wiem, o co chodzi. Tak, tak. Półświadomy też, półświadoma może być taka osoba, bo na przykład może mieć świadomość urodową, jeśli chodzi o kolorystykę, ale na przykład może być nieświadoma kształtu fryzury czy fasonu ubrań, które do niej pasują. Albo na odwrót, jest nieświadoma kolorystycznie, a świadoma, jeśli chodzi o kształt i fasony. Właśnie. Dajcie mi znać, czy jesteście osobą świadomą, nieświadomą, czy półświadomą. Proszę bardzo, jakie złote myśli w trakcie nagrywania odcinka. Może sam sobie dam lajka w górę, znaczy kciuka. Ale przechodzę do kciuków. Jeśli odcinek wam się podobał i rozjaśnił wam jakieś tam rzeczy, takie fryzjerskie i nie tylko, to oczywiście dajcie mi kciuki w górę, albo w dół, obojętnie, jak chcecie. Albo wolę w górę. Fajnie by było ich chociaż kilka tysięcy pod tym filmem. No ale jeśli podobało się, no to oczywiście kciuki w górę. I nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco. I kliknijcie dzwonek, żeby dostawać powiadomienia o tym, kiedy coś wrzucam i w ogóle. No i nie zapomnijcie o moich Instagramach, Facebookach i grupach. No, także tego. Widzimy się za kilka dni w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Dobrej nocy, dobrego dnia. Czy to tam robicie? Hejo!